spotykamy się dzisiaj z Ewą i Arturem Sasinowskimi. Myślę, rodziną, która jest dość znana w gminie Pelplin. A spotykamy się, aby poznać historię Artura, aby poznać jego zainteresowania, jego pasje. Jak wyglądał ten pierwszy etap po jego narodzinach? Jak wyglądały początkowe diagnozy stawiane przez lekarzy? Jakie były rokowania? No i czy już wtedy zasięgaliście na przykład opinii lekarzy zagranicznych w związku z tym, co twierdzili lekarze tutaj w Polsce? Artur urodził się w 2007 roku z wrodzoną wadą kości udowej. Początkowo w ogóle nie mieliśmy pojęcia o tym, że Artur urodzi się z taką wadą. Dowiedzieliśmy się praktycznie tuż przed samym porodem. Lekarze w Polsce nie dawali w ogóle nam żadnych szans na to, że Artur będzie chodził na obu nogach, bo od samego początku twierdzili, że nie mogą tutaj operować Artura, że nie są po prostu tego w stanie zrobić. Jeździliśmy po różnych lekarzach, w Gdańsku między innymi, w Szczecinie, Poznaniu. No i właśnie tam usłyszeliśmy tylko i wyłącznie, że można amputować nogę Artura, na co nie wyraziliśmy zgody, bo to był dla nas szok, bo każdy lekarz mówił co innego. Więc szukaliśmy po prostu dalej. Postanowiliśmy jeszcze zasięgnąć porady lekarza w Gdańsku już któryś raz, ale on oczywiście upierał się przy tym, że jedyną opcją dla Artura jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Dla nas to było takie jakby walka z wiatrakami, bo nie mieliśmy pojęcia, że sobie z tym poradzimy. Dostaliśmy jakieś namiary od lekarza do rodziców dziecka, który urodził się z taką wadą jak Artur, którzy też krótko przed nami właśnie starali się o taką operację w Stanach Zjednoczonych. No i wtedy zaczęliśmy naszą taką walkę o to, żeby zacząć w ogóle to leczenie w klinice na Florydzie. Znaleźliście informacje, gdzie taka operacja może ewentualnie być wykonana, gdzie lekarze by się jej podjęli. Jak wyglądały wasze następne kroki? To było dość trudne, bo musieliśmy skompletować całą dokumentację medyczną, poprzetłumaczyć wszystkie dokumenty, które są potrzebne do kliniki. No w zasadzie pierwszym krokiem to było skontaktowanie się z lekarzem na Florydzie, czy w ogóle jest szansa, żeby się podjął takiego leczenia i żeby nam napisał jakieś więcej informacji o tej wadzie, z którą ma Artur do czynienia. No i w zasadzie natychmiast dostaliśmy odpowiedź, że musimy to załatwiać raz, dwa, bo Artura operacja powinna odbyć się w wieku 2 lat najpóźniej, on wtedy miał 6 lat, więc mieliśmy po prostu naprawdę mało czasu. W ciągu 6 miesięcy załatwiliśmy całą pierwszą operację, wszystkie dokumenty. Operacja w 2014 roku. Jak wyglądało sfinansowanie tej operacji? Samą operację i rehabilitację przeprowadzono na Florydzie, refundował Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty związane z przelotem, zakwaterowaniem na Florydzie, wyżywieniem, to musieliśmy wszystko w własnym zakresie. No, pomogła nam fundacja z Chicago, która pomaga dzieciom leczonym właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jakie są efekty po tej operacji? Rekonstrukcja biodra, w zasadzie to była najważniejsza operacja, żeby kość po prostu udowa nie uciekała mu do góry, żeby wstała w swoim miejscu, była stabilna. W tym momencie lekarz właśnie przygotował nogę do następnych jakby etapów leczenia. W 2016 roku przeszedł operację wydłużania kości udowej i rehabilitacji w Stanach Zjednoczonych. Operację również refundował Narodowy Fundusz Zdrowia. W tamtym momencie noga Artura została wydłużona o 8 cm. Codziennie był rehabilitowany w klinice. No, było to dość długi i trudny proces dla mnie i dla Artura. Jakie są efekty oprócz samego faktu tego, że ta noga została wydłużona o 8 cm? Komfort na pewno się poprawił, bo noga jest już wydłużona praktycznie o połowę z tego, co mieliśmy. No, w zasadzie faktycznie różnica zawsze się powiększa, bo Artur rośnie, więc a ta noga nie rośnie równomiernie razem z lewą nogą, więc ta różnica zawsze będzie troszkę większa. No ale komfort jest lepszy, mamy kolano przede wszystkim, bo w jakimś momencie Artur kolana w ogóle nie miał, nie mógł zginać tej nogi, więc myślę, że jest chyba lepiej niż było. Jakie są twoje zainteresowania? Interesuję się sportem i grami komputerowymi, lubię grać w koszykówkę i jeździć na rowerze. Najczęściej gram w koszykówkę z kolegami z klasy. Gram w grę koszykarską i w piłkę nożną. Jak reagują na ciebie koledzy czy koleżanki z klasy? Czasami mi pomagają, na przykład w podaniu czegoś, albo czasami buta zawiązania. Robią sami z siebie, ale też czasami proszę. Poddajesz się, czy jednak starasz się jakimiś tam metodami pokonać te przeciwności? Walczę z każdą przeciwnością, która mnie spotyka.
Nie poddajesz się. Nie, nie poddaję się. Kiedy na przykład się przewrócę na rowerze, wstaję i jadę dalej. Jak patrzę na te 7 miesięcy, które były ciężkie i bolesne, i patrzę na to, jak teraz mogę funkcjonować, to myślę, że było warto. Mam nadzieję, że po tej najbliższej operacji moja noga będzie jeszcze dłuższa. Pamiętasz, kiedy zacząłeś jeździć na rowerze? Tak, uczył mnie tego tata przed domem. Ta nauka była prosta, bo nauczyłem się jeździć na rowerze w 2 godziny. Jeżdżę do tej pory z kolegami. Jak wyglądała codzienność u Artura na tym przełomie od urodzenia, dodajmy na to dzisiejszego dnia? Taki naprawdę szeroki przekrój tego, jak Artur funkcjonuje w domu, czy już teraz w szkole. Artur od dziecka był ruchliwym chłopcem, dość szybko zaczął chodzić, więc kiedy pokazywał nam, że już jest w stanie po prostu utrzymać tą równowagę, to musieliśmy szybko robić protezę, żeby zapobiec skoliozie kręgosłupa Artura. Więc w zasadzie od pierwszego roku życia Artur jest systematycznie protezowany. Musimy też zwracać uwagę na to, czy proteza jest mniej więcej na takiej długości, co lewa noga. Do tej pory Artur, no nie wiem, myślę, że bardzo dobrze sobie radzi, jak na wadę, z którą się urodził. Jako matka myślę, że dla mnie po prostu szokuje każdego dnia. Na przykład pierwszą rzeczą, jaką mnie szokował, to było, kiedy przeszedł przez płot. Mi serce zamarło, po prostu nie wiedziałam, co on robi. Jak kiedy zobaczyłam po drugiej stronie płotu, to myślałam, że po prostu zawsze mnie szokuje, jak na przykład widzę, kiedy gra w piłkę, kiedy w wieku 4 lat zaczął jeździć na rowerze, to dla nas to po prostu było zaskoczenie, bo no wiadomo, z taką wadą, no ale dał radę. Myślę, że dla niego nie ma jakichś trudnych sytuacji. Następna operacja, która jest w planach. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce zrefundować tego zabiegu? Od czasu, kiedy zmienił się krajowy konsultant rodziny ortopedii dziecięcej, praktycznie wszystkie są decyzje negatywne. Może z 2-3 osoby dostały pozytywną, bo decyzje lekarze twierdzą, że jest możliwość przeprowadzenia operacji w Polsce. No ale wiadomo, no, lekarze, którzy teraz upierają się, że mogą to zrobić, wcześniej oferowali nam tylko amputację nogi, więc po prostu boimy się im trochę zaufać. Wolelibyśmy, wiadomo, oddać Artura w ręce lekarza, który to leczenie zaczął i który nam dał po prostu nadzieję i wykonał to, co wykonał, tak? Jaki jest koszt tego zabiegu? Koszt tego zabiegu mniej więcej wynosi 240 tysięcy, 250 tysięcy złotych, bo jest możliwość przeprowadzenia tej operacji w Polsce. Doktor Peli przyjeżdża do Polski i operuje dzieci, które już były leczone wcześniej w Stanach, które mają możliwość leczenia tutaj, ale no w zasadzie operacja będzie wykonana przez niego. Tylko że w Polsce po prostu, żeby też dla nas to są mniejsze koszty, dla nas rodziców, o połowę mniejsze w zasadzie niż dostaliśmy kosztorys wcześniej, kiedy operacja miała zostać przeprowadzona na Florydzie jeszcze. Jakie korzyści dla Artura wynikać mogą po przeprowadzeniu tej planowanej na razie operacji? No, noga będzie wydłużona o kolejne może 8 cm, ale 5 na pewno. I wtedy prawdopodobnie Artur będzie już mógł chodzić bez protezy, a na bucie z podwyższeniem. Może i wygodniejsze, może nie. To się przekonamy w czasie, ale no, dla mnie myślę, że będzie trochę łatwiejsze dla niego. Jak mówimy o wydłużeniu nogi o 5 do 8 cm, to od razu nasuwa mi się pytanie, jaki długi czas jest potrzebny na rehabilitację po samym tym zabiegu, żeby, mówiąc kolokwialnie, przestało boleć i można było normalnie funkcjonować? Po operacji na pewno rehabilitacja będzie 2 miesiące codziennie się odbywać w Warszawie. Po powrocie, wiadomo, z Warszawy będziemy kontynuować rehabilitację w naszym ośrodku, tak jak do tej pory. W zasadzie Artur musi być rehabilitowany cały czas, żeby też kolano nie miało przykurczu, żeby mięśnie pracowały, chociaż on, doktor Peli powiedział, że dość noga jego ładnie współpracuje, on jest ruchliwy, no lubi pływać, lubi jazdę na rowerze, więc ta noga też ćwiczy sama w sobie. Jak wygląda z perspektywy mamy, z perspektywy rodzica tego typu walka? Nie jest to łatwa walka, bo w zasadzie walczymy już kilka lat, no ale czego się nie robi dla dziecka. Tak do tej pory pojawiają się chwile jakieś słabsze, gorsze dni, łzy, no ale przecież robię to dla niego, więc muszę tą energię brać, a czerpię ją z samego Artura. Przed Arturem będą jeszcze, myślę, może z 2 operacje. Jeżeli doktor Peli wyrazi zgodę, to będą go operować lekarze w Polsce. My jesteśmy w samym kontakcie z lekarzem, wysyłamy zdjęcia rentgenowskie, wysyłamy wszystkie takie opisy, więc myślę, że lekarze być może w Polsce już będą mogli leczyć dalej Artura, no ale na pewno będą potrzebne jeszcze 2 operacje. Tak nam doktor Peli napisał, że następna będzie w wieku 16 lat, a następna w wieku około 18, kiedy ten wzrost już mniej więcej się unormuje. Jaka kwota jest jeszcze potrzebna, aby można było przeprowadzić
prowadzić tą operację? Na chwilę obecną potrzebujemy jeszcze około 140 tysięcy złotych. Cały czas trwa zbiórka na portalu Się Pomaga dla Artura, na którą też ludzie wpłacają systematycznie pieniądze. Można też wspierać Artura poprzez bezpośrednie konto fundacji. Fundacji Zdążyć z Pomocą. No i na razie to tyle. Zbiórka trwa jeszcze do końca września prawdopodobnie, więc mamy jeszcze troszkę czasu. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.